Przemyśl to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Pełne gościnnych mieszkańców, wspaniałych zabytków, uroczych uliczek i coraz lepszych restauracji. Przemyśl zasługuje na to, żeby jego historię i współczesność poznali mieszkańcy oraz turyści. Od kilku lat zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób zachęcić Przemyślan do poznawania swojego miasta. Jak do wspólnej zabawy, w trakcie której Przemyśl odsłaniałby swoje tajemnice, zaprosić dorosłych i dzieci. Jak doprowadzić do tego, żeby o Przemyślu mogło dowiedzieć się jak najwięcej osób? Jak zachęcić turystów do przyjeżdżania do Grodu nad Sanem i jak pomóc im w poznawaniu naszego miasta? Okazało się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Audioprzewodnik po Przemyślu będzie niezwykle przejrzystą w obsłudze aplikacją przeznaczoną dla urządzeń mobilnych, którą będzie można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Audioprzewodnik po przemyślu będzie komunikował się z użytkownikami w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Osoby niedowidzące będą mogły skorzystać z opcji audiodeskrypcji, a osoby niedosłyszące poprowadzi filmowy przewodnik w polskim języku migowym. Rodziny z dziećmi będą mogły zwiedzać przemyśl, mierząc się po drodze z wieloma zagadkami, których rozwiązanie doprowadzi do celu wędrówki. A w tej wędrówce wirtualnie towarzyszyć im będą aktorzy, którzy specjalnie dla nich nagrają radiowe słuchowisko. Pierwsze dorosłe trasy stworzone zostaną przy współpracy pasjonatów, członków Przemyskiego Stowarzyszenia Dobrego Wojaka Szwejka oraz internetowej, Facebookowej grupy Przemyśl Miasto Zabytków Wehikuł Czasu. Osoby, którym używanie współczesnych telefonów nastręcza nieco trudności, będą mogły skorzystać ze specjalnych urządzeń wyposażonych w spory wyświetlacz i duże, wygodne klawisze. Urządzenia te wraz z jednorazowymi słuchawkami będzie można wypożyczyć w kilku punktach miasta. W kasie podziemnej trasy turystycznej w punkcie informacji turystycznej, w Bramie Sanockiej, czyli w siedzibie Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka oraz w kasie Zamku Kazimierzowskiego. Od wtorku 22 września możecie Państwo głosować na ten projekt w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. Będziemy Państwu niezwykle wdzięczni, jeśli swój głos oddacie na audioprzewodnik po Przemyślu. Dlaczego właśnie na ten, a nie na inny projekt? Ponieważ jako jedyny spośród wszystkich zgłoszonych w pierwszej kategorii jest rzeczywiście dostępny dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Sprawnych i mniej sprawnych fizycznie, młodych i starszych oraz dla rodzin z dziećmi i indywidualistów, a także dla odwiedzających przemyśl turystów. Aplikacja, która będzie owocem tego projektu, pozwoli mieszkańcom na wspólną zabawę, w trakcie której będą poznawać swoje miasto, a także przygotowywać trasy dla turystów a turystom da niezwykle atrakcyjny sposób na związanie tych miejsc, które wskażą im właśnie przemyślanie. Dlaczego mieszkańcy przemyśla powinni głosować na ten projekt? Ano dlatego, ponieważ aplikacja, która powstanie, będzie rozwijać się dzięki mieszkańcom, bo to oni właśnie, o czym już wspominałem, będą mogli tworzyć nowe trasy dla zwiedzających przemyśl, a administrowaniem i zatwierdzaniem tych tras zajmować się będą między innymi ci, którzy swoje miasto znają jak nikt inny założyciele znanej chyba wszystkim internetowej grupy Przemyśl Miasto Zabytków Wehikuł Czasu. Dlaczego głosowanie na ten projekt to doskonały pomysł? Ponieważ aplikacja, poza rolą specyficznego przewodnika, spełniać będzie również rolę komunikatora, dzięki któremu wszyscy, którzy ją zainstalują w swoich telefonach, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdą, otrzymają powiadomienie o wydarzeniach turystycznych i kulturalnych, które będą miały miejsce w naszym mieście. Czy to mało? Niewielka aplikacja w telefonie, a będzie bawić, uczyć, zachęcać do ruchu na świeżym powietrzu i informować o wydarzeniach. Będzie narzędziem do poznawania najbliższej okolicy oraz narzędziem reklamującym nasze miasto. Uaktywni mieszkańców i zaprosi turystów. Czy to mało? Jeśli uznacie, że nasza propozycja jest warta realizacji, zagłosujcie na nią. Jeśli uznacie, że nasza propozycja jest warta rozpropagowania, polubcie stronę na Facebooku i udostępniajcie ją gdzie i jak się da. Zostaniecie obdarzeni naszą dozgonną wdzięcznością. Jak zagłosować na nasz projekt? To proste: Osobiście udając się do Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub wirtualnie wchodząc na internetową stronę naszego miasta, gdzie znajduje się zakładka dotycząca budżetu obywatelskiego. Następnie należy wybrać wirtualny, zielony przycisk kategoria pierwsza i kliknąć w listę projektów. Otworzy się kolejna strona – budżet obywatelski 2021, kategoria pierwsza. Na tej stronie należy zaznaczyć biały prostokąt w szarym obramowaniu oznaczony jako BO04 – audioprzewodnik po przemyślu. A następnie przewinąć stronę do samego dołu i kliknąć w przejdź dalej. Na następnej stronie znajdziecie formularz, który wypełnicie, a następnie zagłosujecie. Proszę zróbcie to bardzo uważnie, tak żeby nie zaznaczyć czegoś innego.